Stać nas na to, na co nas stać. Jeżeli my wystawimy w ciągu dnia całego, o 16 godzin, wystawimy 20 patroli, czyli 10 na zmianę, podzielimy je na całe miasto, to praktycznie no, jeden patrol na jednym tam rewirze, jak my to mówimy. Rewir z reguły jest trochę większy jak osiedle, no bo miasto mamy takie, jakie mamy. W związku z tym, dlatego mówię po interwencjach, albo po ilości tam mandatów czy wniosków do sądu, tak? Albo po ilości składanych jakichś notatek dotyczących czegoś. Tak? Nie wiem, jak oni by się poruszali, to społeczność musi ich widzieć, bo oni są dla społeczności, społeczność musi ich widzieć. Pan ma tak pracować, że oni mają być widoczni, nie spływani, nie z pijakami się tylko oganiać, wie pan. Bo to, co pan mówi, rewir, zgoda, to są dwa patrole, czyli czterech panów, czy może pani, to są cztery osoby, wie pan. Wiadomo, że pierwsze, tak? Bo jest motoryzowany no, patrol, pierwszy, tak. No inne zadania ma, powiedzmy, tak? I o to chodzi. No i mówiąc te słowa, chciałbym, żebyśmy doszli do czegoś, żeby to było widoczne. Proszę pana, na początku, gdy się zawiązała Straż Miejska, owszem, panowie przyjechali tu, wysiedli na pierwszym przystanku, doszli do tamtego, tam siedli i jechali. Wie pan, to jest kwadrat, po prostu czy 20 minut, tak było kiedyś. No po wielu latach myślę, że należy coś zmienić. I tu jest prośba moja i wniosek o to, żebyście no, przeanalizowali taką sytuację. Bo to ma być, ci ludzie są dla społeczności. Nie ma innej możliwości, wie pan. I czy na osiedlu, to w ogóle ich tu nie widać. Ja nie wiem, bo nie ma często, ale no, tak jak pani... No nie widać, nie widać, bo ja nawet, wie pan, też dzwoniłam pod 986 dwa razy i dostałam taką odpowiedź, że zmiana po prostu jest... A ja mówię, no może proszę przyjechać. Nie, proszę panią, w tej chwili mówi mundur, są, mówi... wymiana czy zamiana tam jakaś jest, że nie przyjadą. Powiedziałam panu radnemu Smolarkowi, że odnośnie tutaj przy Łęgi, mieszkam przy Łęgi 11 i jest przedszkole. I wie pan, codziennie przed godziną 8 i przed godziną 15 to jest takie, wjeżdżają po prostu do przedszkola i się nie mogą wyminąć, wjeżdżają na chodniki, także moja sąsiadka o mało co została potrącona. Tak nie może być. Ja tak samo zwróciłam nawet tej kierującej uwagę, bo jednym kołem stała na ulicy, drugim stała na, wjechała na chodnik i mówię, popukałam jej po głowie, mówię, proszę panią, mówię, co pani tu robi? Ja mówię, na chodniku? Ja mówię, dobrze, że ja odskoczyłam, a dzieci idą do szkoły. A mnie się spieszy, odpowiedziała mnie. No i było to, odjechała, chciałam spisać numer, ale już... No tak nie może być. Bardzo bym prosiła, bo dlatego nie widać Straży Miejskiej, bardzo bym prosiła, żeby w godzinach przy ulicy Łęgi między godziną 8 i między godziną 15 jakiś strażnik był, czy to i po prostu zwrócił uwagę, czy to jest jednokierunkowa, czy to dwukierunkowa, bo jeden przez drugiego i dochodzi do stłuczek i wjeżdżają na chodniki. Tak nie może być. My jako mieszkańcy musimy się czuć bezpiecznie. Tym bardziej, że jeszcze została ta droga trochę poszerzona, chodniki, te krawężniki zostały podwyższone i bardzo dobrze, że zostały podwyższone, bo sobie teraz nie dajemy rady. Pierw, które przywożą dzieci, młodzież do przedszkoli, do szkół i może nie tak drastyczne sytuacje, ale podobne są jak no, ten pośpiech przy Gąsiorowskiego, tam do tego prywatnego przedszkola, jak i tak samo tutaj do szkoły. I faktycznie ten tutaj rejon Sobieskiego 8A, gdzie jest tam wjazd też kiedyś był do basenu, no to faktycznie, że lepiej o godzinie 8, czy tam w okolicach godziny 8 nie podchodzić, nie wyjeżdżać, bo można się faktycznie natknąć na tak, różne zachowania. Tak, na różne zachowania. Ale to mówię, to dlatego, że tu nie chodzi o miejscowych, tu chodzi o osoby, z które dojeżdżają do Grudziądza i przywożą dzieci do przedszkoli czy do szkół. I wtedy
wtedy wjeżdżają, żeby jak najszybciej i różne zachowania są często nieobliczalne i nieprzewidywalne. Nie ma. Bo albo rury powstawiali, albo znaki powstawiali, a strażnika chodzi i wybiórczo karze. Tych karze, tych nie karze. A przepisy mówią, ile od przejścia dla pieszych, ile od skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. A ten mu się podoba, to srugo. Takich dwóch Anglików koło PKO BP tej agencji non stop im kartki wkładają. Chodnik 12 metrów, orurowany, nie wiem po co to. Chyba jesteśmy tak bogaci, że wydajemy na pierdoły pieniądze. I to jest dwustronne takie. Proszę wierzyć, że pewne rzeczy zostały zaprojektowane tak, a nie inaczej przy remoncie ulicy Sobieskiego. Źle. One, ale proszę poczekać. Mhm. I część rzeczy została jakby, no tutaj na tych dwóch spotkaniach, czy już nawet trzech, nie pamiętam, ale miasto zleciło ponowny projekt i proszę zwrócić uwagę, że pewne rzeczy zostały przez miasto, przez zarząd dróg miasta zostały przyjęte i na przykład widzimy czasami możliwość parkowania przy przejściu dla pieszych, oczywiście w jakichś tam rozsądnych miejscach i one są wtedy wykostkowane, także nie zrobiono tego tak jak na ulicy Kalinkowej, rząd zrobiono wręcz troszkę poza jednym miejscem na Gąsiorowskiego, to zrobiono zgodnie z sugestiami mieszkańców. Natomiast no ja tutaj też nie jest moją rzeczą bronić zarząd dróg miejskich. Trudno, żeby na przykład na łuku samochody parkowały i tak jak na początku, początkowo policja to próbowała ścigać, tak teraz ja widzę, że sobie odpuszczono i projektant no, ma takie, a nie inne prawo i on musi się do tego dostosować. Nie zawsze to nam to odpowiada, ale z tym musimy się pogodzić. Mówimy o tych konsultacjach, czy o dzisiejszym spotkaniu, o chęci rozmowy z mieszkańcami, żeby przekazać swoje uwagi, to pan uczestniczył w konsultacjach tak. dotyczących Sobieskiego i wie pan, jakie to były trudne konsultacje, bo z jednej strony zapadały jakieś decyzje, a pan miał za dwa dni wycieczkę ludzi z 200 podpisami, tak? Bo jedni mówili, że na Sobieskiego chcą mieć autobus, drudzy mówili, że nie chcą. Jedni mówili, że ruch ma być jednostronny, większa ilość parkingów na Sobieskiego i nie chcieli widzieć autobusu, do którego można dojść 800 metrów, a takie są konsultacje. Jak na spotkaniu mamy z jednej strony większą grupę osób, no nie wiem, czy się nie poruszają samochodami, czy mają swój garaż, czy tak jak pan mówi, ma miejsce na parkingu szczerzonym i jest im to tak jakby obojętne, to oczekuje od nas dużej represji w stosunku do kierowców. Jeżeli na spotkaniu mamy więcej kierowców, no to odwrotnie, chcieliby, żeby no to oko przymrużyć, jeżeli to nie zagraża bezpieczeństwu, no i o to właśnie chodzi. Że jak nie zagraża bezpieczeństwu bezpośrednio ludziom, no to pan kierownik powiedział, w mieście mamy tak zrobione w niektórych miejscach, że jest skrzyżowanie i przed samym skrzyżowaniem, oczywiście na chodniku, jest wykostkowane miejsce do zaparkowania. Mimo tego, że przepis mówi, że w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, 10 metrów od przejścia dla pieszych parkowania. Ale jak jest to z głową zrobione, tak? Z głową zrobione, przemyślane, nie zagraża bezpieczeństwu, to czemu to nie ma funkcjonować? Będzie gorsza sprawa z funkcjonowaniem policyjnej mapy zagrożeń. Bo jeżeli, bo tu mówimy, że policjanci przyjeżdżali, albo że gdzieś tam też tak spojrzeli łaskawiej, że to nie zagraża. A teraz jak się wbija jakokolwiek rzecz na policyjną mapę zagrożeń, to policjanci mają 3-4 dni czasu, żeby to sprawdzić. Jeżeli ktoś bije, że tam o właśnie parkowanie, to oni przyjadą, zobaczą, jeżeli uznają, że zostały naruszone przepisy prawa, bez już takiego dobrego spojrzenia, to w ślad za tym są wyznaczane zadania policjantom różnych tam pionów, drogówka, patrolówka, i przyjadą i wtedy będzie tak już bez tego takiego no, oka, mrugnięcia.
jakakolwiek kara spełniła swoje zadania, to po prostu musi być szybka, adekwatna i wykonana. I słuszna. No, adekwatna, czyli słuszna i musi być wykonana. Czyli jak ktoś dostał mandat, to musi być zapłacony, musi być w odpowiedniej wysokości i a przy tym przymykaniu oka, no to tak jest, że później... Lokalnie wszędzie są samochody zastawione. No ale no, oczywiście musi się to odbywać z pewną kulturą. No bo pani tu ma rację, no, że jak ktoś stawia, przeszkadza gdzieś, czy nie można przejść. No tak, żeby karetka pogotowia nie ale, mogła podjechać ale, pod blok, no to... Jeżeli tam... karać akurat za to, to trzeba, musi być za co. Musi być tam, no jak przewinienie, ale nie tylko karać. Każdy posiadacz samochodu, każdy kawałek chce wykorzystać, gdzieś zatrzyma. Koło mnie przed parkingiem na Masteleża też jest problem. Też policja, wstawiono słupek, nie wiem, czy administracja, czy kto, no bo też ludzie parkowali. Sam mam ten samochód na parkingu i teraz wiem, jak jest ciężko, jak trzeba uważać, wyjeżdżając z tego parkingu. Się wydaje, że to prosta sprawa. Nie, bo żeby ktoś jechał normalnie tą ulicą. Ale jak on jedzie do przedszkola 60, wystartuje 60, no to... Żeby tam wyjechać z parkingu, naprawdę trzeba. I każdy jeden da 2000 i to są dla niego duże pieniądze, drugi da 200 tysięcy i też są dla niego duże pieniądze. Także każda własność powinna być chroniona, bo nie po to każdy z nas kupuje coś tam, żeby było to zniszczone. Jeszcze przez jakiś tam debilis, taki właśnie z ciekawka idzie i... Pan... Nie, ja tak podejrzewam, bo to tak wygląda. No, to jest tak trudno ja wiem, takiego to... człowieka złapać, bo... Znaczy tak, nam od czasu do czasu, policjantom też, udaje się złapać graficiarza. Od czasu do czasu udaje się złapać kogoś, kto wybił szybę na przystanku tramwajowym czy w sklepie. Ale dopiero jak mamy tak zwane zlecenie z policji, bo ktoś zgłosił, albo MZK, znaczy się zarząd Wydział Transportu zgłosił, bo to on za wiaty odpowiada, to był właściciel sklepu, zgłosił coś tam, albo tak jak tutaj pan kierownik od czasu do czasu zgłasza. I dopiero jak my przeglądamy materiał monitoringu, to widzimy, ile to trwa. To trwa sekundę, dwie. Przy większym napisie 5. Ostatnio właśnie biały dzień, 12.30 na Placu Stycznia, sławetna wiata na rogu Toruńskiej, która tam już tłuczona jest na okrągło. I też idzie trzech młodych ludzi, od razu jeden się odwraca do szyby, jest jeden strzał, szyba się rozleciała i oni idą dalej. Teraz jak ktoś nie zareaguje z osób, to pół do pierwszej, to ludzi na Toruńskiej było trochę. Jak ktoś nie zareaguje, to za 15, za 20 metrów to są potulne baranki. Nie? To samo z napisami, z grafitem. Albo ma przygotowany już taki ruch ręką, bo mają wyćwiczone i jak mają w tym sprayu, to... I to jest jeszcze w jakiś sposób usuwalny ten spray. Ostatnio tam usuwali koło kruzu z tych murków tam, bo tam to przejście takie, które było pod kruzem. Teraz już nie ma tego przejścia. Zostało zagrodzone ze względu na to, że tam był taki kawałek, że po dachu garażu się chodziło. Jak się wyszło na to podwórko, tam garaże są podziemne, zaczęło się ludziom tam te garaże sypać. No i właściciele podjęli decyzję, że zamykają to przejście i dlatego między innymi czyścili. To o ile jeszcze ten ze sprayu szło usunąć, to ten z pisaka, tego takiego markera, nieusuwalny. Prawie nieusuwalny, dziadostwo. A to też, idzie w kieszeni, ma, podchodzi do ściany, chowie, idzie. Uważam, myślę, że my zgłaszając jakiekolwiek problemy jako społeczność, która zamieszkuje jakikolwiek teren, składając wnioski, tak jak ja składam teraz, żeby władze, nie ma znaczenia jakie te władze, ale które odpowiedzialne są za to, wyszły społeczeństwu naprzeciw. Tego u nas brakuje, tego u nas praktycznie nie ma. Nie ma coś takiego. Niech to leci, niech to się dzieje jak chce,
że ktoś zginie, czy coś innego, to nie ma znaczenia. Ja bym bardzo prosił, żeby to był mocny głos o to, żeby ktośkolwiek się zainteresował, bo to tak wynika, jakby ten sklep nie był, bym niczyni, teren przed sklepem też niczyni. Ktoś za coś odpowiada, proszę pana, i za bezpieczeństwo, i za te podjazdy, to trzeba się zainteresować. Wyjść z tymi ludźmi po prostu razem do tego i we wszystkich sprawach, i odnośnie parkowania, i wszystkiego, bo karać to ja jestem ostatni za tym, że kogokolwiek karę. Chyba, że już naprawdę sytuacja. 4-5 lat temu uczestniczyłem w takim programie wymiany policji holenderskiej i polskiej. Byłem w tym, uczestniczyłem, co prawda, jako jedyny komendant Straży Miejskiej, ale był taki moment, że byłem 3 tygodnie w Holandii w szkole policyjnej. Tam też jest coś takiego jak Straż Miejska w Holandii, tylko że tamci strażnicy pracują jako obserwatorzy. Nie mają mandatów, nie mają środków przymusu bezpośredniego. Są ubrani, ale oni chodzą po osiedlach, po terenach. I ich zadaniem jest wypatrzyć to, co jest tutaj negatywnego. Ale na przykład pokazywali nam taką sytuację, że na terenie domków jednorodzinnych były włamania do mieszkań, do domków. No, policjanci analizowali, oczywiście analiza czego dotyczyła, którędy wchodzili złodzieje, tak, czy przez okno, czy przez drzwi, jak przez okno to dlaczego, a jak przez drzwi to dlaczego. No i wyszło, że osiedle już jest tam od wojny, okna nie są plastikowe, tylko drewniane, bardzo dużo jest zużytych, łatwo pchnąć, otwarte praktycznie, z drzwiami, byle jakie zamki. No i cały pic polegał na tym, że na tym osiedlu zwołali tych wszystkich ludzi, oczywiście przyszli na to spotkanie w dużej frekwencji. Na spotkaniu był przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, byli przedstawiciele producenta okien plastikowych, drzwi, zamków, nie wiadomo co jeszcze. Umówili się do tego, dobra, wymieniamy te okna. Firma ubezpieczeniowa mówi, 10% upustu w ubezpieczeniu. Sprzedający mówi, 5% upustu w oknie, tam ileś w drzwiach. Wymienili. Za chwilę mieli następny problem i go też w taki sposób rozwiązywali. Że siadali, dyskutowali, jak ja to opowiadam nieraz na różnych tam spotkaniach, to nikt specjalnie nie chce wierzyć, że w taki sposób można rozwiązywać problem. Strażników widzieć tyle tylko, że widzę ich tylko na spacerze, bo przechodzą obok opijających nieustająco sklep przy Bołtucia 4 albo ten drugi, nie wiem, to jest Sobieskiego. Jak on się nazywa? Jeden rządzik, drugi w tej chwili groszek. Jeden przy skarbie, nie, to jest przy skarbie, drugi rządzik. Więc absolutnie nie widzą. Nie wspominając o tych psach, które to załatwiają wszystkie możliwe potrzeby, albo są wiązane pod tym, że jednym czy drugim sklepem. Strażnicy miejscy tego nie widzą. Wobec czego no... ani nie ma tu rozmowy, ani nie ma kary, no więc jaki mógłby być efekt, tak? No bo wszyscy mówią o tym, że niestety właściciele psów, ci, którzy sprzątają po zwierzętach, no to jest promil. Uczą się oczywiście, są tacy, nie powiem, widać. Natomiast cała reszta, nie daj Boże, jak spadnie śnieg, to przecież aż żal patrzeć przez okno, bo się człowiekowi niedobrze robi. Teraz jest pytanie, gdzie ci ludzie mają z tymi psami wychodzić? Proszę się przejść, jak są tabliczki, proszę nie wyprowadzać do psów. Proszę nie wyprowadzać. Gdzie? A gdyby sprzątali, to było chodzić. Przecież nikt nie zabrania wyprowadzać psów. Ale nie wnosi to do ręki. To chodzi o to, że ja... A panu mogę jeszcze dokładnie odpowiedzieć, ale się dużo nie pomyliłem. Na pierwsze pytanie, ile patroli strażnicy zrobili w pierwszych 9 miesiącach? 2241 dokładnie. Przez 9 miesięcy. To tak. A teraz, jeżeli chodzi tutaj o pani pytanie i zacznę od tych piesków. My robiąc różne statystyki, dzielimy to na interwencje zgłaszane przez mieszkańców i interwencje nasze, czyli własne tak zwane, czyli jak strażnicy idą, jak pani powiedziała, spacerują i widzą albo czegoś tam nie widzą.
W tych 9 miesiącach ilość interwencji własnych, ilość interwencji zgłoszonych tam się prawie że zrównała, bo 8800 to strażnicy sami podjęli interwencji ogółem, a mieszkańcy zadzwonili 8200 razy. To jest tam 600 różnicy, to nie jest dużo. I teraz jakie priorytety są? Jak strażnicy idą, to najczęściej widzą spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. I w tych 9 miesiącach było to 3400 razy. Później widzieli różne nieporządki, na trzecim miejscu źle zaparkowane samochody, a na czwartym miejscu widzieli właśnie zwierzęta, jak my to mówimy, czyli albo niesprzątanie, albo puszczanie psa luzem. Mieszkańcy, jak do nas dzwonią z kolei, te 8200 razy lub maile przesyłają lub inne tam zdjęcia, to mieszkańcy najczęściej zgłaszają to, co tutaj było w pierwszej części spotkania, czyli źle zaparkowane samochody. I tutaj dzwonili do nas 1400 razy, bo my nie jesteśmy strażą represyjną. Na 14,5 tysiąca stwierdzonych wykroczeń w tych 9 miesiącach 85% sprawców było pouczonych. 13% zostało ukaranych mandatami karnymi, a 2% zostało skierowanych wniosków do sądu. Ale z kolei, jak to porównamy do roku poprzedniego, to jest to skok, powiem, że w ubiegłym roku strażnicy za 9 miesięcy nałożyli 690 mandatów, a w tym roku 1900 mandatów. Czyli taki trzykrotny wzrost, zresztą to było też takie spostrzeżenie, zalecenie, wniosek tej komisji, która pracowała, to ta komisja tak zgodziła się z tym, co Państwo. No i później się łapiemy, że on z tych mandatów nie płaci, bo nie ma z czego płacić. No to trzeba przejść do następnego etapu. Następnym etapem są wnioski do sądu, bo we wnioskach do sądu to już tak łatwo nie idzie, bo tam sędzia orzeka grzywnę, obojętnie jako 50 zł, 100 zł, 200 zł, ale jak jedna, druga, trzecia grzywna nie zostanie zapłacona, to ona jest zamieniana na areszt. Inni powiedzą, no tak, pójdzie za nasze pieniądze, przesiedzi miesiąc, naje się, ogolą go, wykąpią. Do lekarza zaprowadzą. Do lekarza, do dentysty bez kolejki, jakieś prześwietlenie. No, każdy, obojętnie w jakim kierunku byśmy nie poszli, ale na coś trzeba się decydować. I w tej chwili jest taki kierunek właśnie nowego kierownictwa policji, nowego ministra spraw wewnętrznych, który się bardzo dużo ludziom, służbom generalnie się podoba, żeby była właśnie ta nieuchronność kary. Tak? Sprzątamy po pieskach, tak? Wszyscy tak, po pieskach sprzątamy. Później widzimy, że część sprząta, część nosi worki, że jak zobaczy strażnika albo policjanta, czy kogoś z administracji, to idzie z psem i ma w ręku, tylko tego nie użył. Później była następna akcja, jak byli karani, nie ma pojemników na odchody dla psów. To już co? No to radni tam zmienili uchwałę, no i teraz te odchody można wyrzucać do każdego pojemnika. Bo to też było absurdem, że można było wyrzucić tylko do tego jednego pojemnika, a nie do każdego innego, tak jak każdy jeden odpad. No to teraz można do każdego pojemnika wyrzucić. To później tutaj pan radny Smolarek wymyślił tam te nalepki, tu może wrzucać i te nalepki są na wszystkich śmietnikach. No to odpadł ten argument znowu. No to jak teraz tak, odpadł argument, gdzie wyrzucać, jakaś grupa już chodzi z tymi workami, no to czemu nie przycisnąć tej grupy, która nie chce się przystosować do tego? No trzeba ją w jakiś sposób przycisnąć, bo nie tych, co sprzątają, no bo tych tylko trzeba chwalić. No sprzedawać, prawda? Wobec czego jest jeszcze drugi kijek i drugi bacik, bo jeżeli poddane sklepy nieustająco siedzą pijani i mają ten alkohol, to oni go, no trzeźwi oni go nie kupili, prawda? Tak. No więc jeżeli może zagrozić raz i drugi komuś, że straci koncesję, i nie będzie handlował alkoholem, to też by się to troszeczkę zmieniło. Bo wtedy oni nie pójdą do sklepu, który jest na drugim końcu osiedla, żeby się zaopatrzyć i wrócić w to samo miejsce. Chociażby, tak?
To do tego, co pan przed chwilą powiedział. A ja chciałem jeszcze powiedzieć na temat parkowania, bo mnie nie było na początku, bo nie mogłem być na czas. I prawdopodobnie były te miejsca parkowania. Ja mam pretensje do tego parkowania przed tu syn, bo 8A, w tym wieżowiec. No to tutaj pan kierownik poruszył ten problem też. Tam kiedyś stawiali, bo nie było parkingów tam, a teraz są parkingi. I ten projektant przewidział, że w tym miejscu nie może być parking. I jest parking, się kończy, stoi tablica, dalej chodnik i stoją samochody. I ja bym pana prosił, żeby po raz przyjechał i tam z podusymki wyjechał na tę ulicę. Czy pan cośkolwiek widzi? Postawił ktoś mądry lustro, a te lustro patrzy, aha, to jest 40 metrów. Ja ruszam, lustro jest tu. Jest coś tam dobrze z tym lustrem. Taka się straż przyczepiła, bo pietruszko handlowała. A tutaj bezpieczeństwu zagraża i tego nikt nie widzi. Ktoś nie przejdzie się straż codziennie i upomina. Jeśli przyjdzie, gdzie pomoże, to pisać mandaty. Nie, nie ukarali, bo ja się przyglądałem do końca temu. Bo ma rację, ja się przyglądałem do końca. Ten handel pietruszko do nas, wie pan, ten handel pietruszko do nas tak przylgnął. Nie wiem, czy my żeśmy w ogóle się pietruszko kiedyś zajmowali. Na pewno duże straże się tym zajmują do dzisiaj w Warszawie, gdzieś tam, gdzie jest ten handel taki. Chociaż jest to też kodeksowo zabronione, tak? Jeżeli jedni idą na targowisko, handlują, a drudzy handlują w innym miejscu. Nie, ja się wypakuję tutaj. Przyznałem, ale tak samo jak blokady, bo nie ukarali. Nie pan, blokady. To jest dziwno, bo już stara babka ma blokady, handluje, blokady na koła i pietruszka przygnęła do straży. My od 5 lat żeśmy nikogo za pietruszkę nie ukarali, a od drugich 5 nie stosujemy blokad. Aby się przydało i chyba wrócimy do tych blokad. Chociażby na takim, ktoś tutaj mówił o tych dwóch Angolach parkujących. No ja. Nie, ja dlatego to panu przytoczyłem, że tutaj już jest osiemne jak długo i nie bo to tylko. Ale tam jest chodnik 12-metrowy. Nikomu to nic nie przeszkadza, nikomu nie zagraża. Dlaczego nie mogą sobie tam stać? Ale tak jak panuje tutaj w dwójkę rozmawiam. Dzwoni do nas obywatel, przedstawia się i mówi, że on się tak i tak nazywa. On właśnie w tej chwili przez okno widzi, że w miejscu zabronionym, w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, przyjechało sobie dwóch cwaniaków na żółtych blachach i mają wszystko gdzieś, nie? I teraz tak, jak strażnicy nie przyjadą, to jaki on robi następny ruch? Pisze do gazety, że o godzinie 10:10 zgłosił, ma potwierdzenie w komórce, bo co to dzisiaj za problem, że ma, zrobił zdjęcia, wysłał, wszyscy go zleli, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za ten, ale tak nam mówi. W związku z tym przyjeżdżamy, podejmujemy działanie, wzywamy tych ludzi, przychodzą, tłumaczymy, przeparkuj się pan, nie wolno tam panu parkować, coś tam. Inni są cwani albo próbują być cwani. No przychodzą, oni nic nie rozumieją, nie? No bo siedzi w Anglii, to gada po angielsku, albo po niemiecku, albo gdzieś tam we Włoszech i on nic. Dopiero trzeba mu po niemiecku albo po angielsku powiedzieć, że chce się dokumenty. On daje dokumenty, a tu, przepraszam, przeczeski ja. Miały skrzyżowanie Łęgi, poczta, przychodnia. Tam jest nagminne, to mimo zakazu zatrzymywania się, to samochody stoją, może niezbyt teraz długo, bo było dużo interwencji w tej sprawie, ale te samochody się zatrzymują zarówno do bankomatu, na pocztę, bądź do kiosku ruchu. Co w tej sprawie będzie zrobione? One się tak jakby rozwijają, widzę po dwóch spotkaniach, z oczekiwaniami mieszkańców. Bo pan prezydent, stawiając nam zadania na ten rok, powiedział, że na pierwszym miejscu to tam porządek, to 6 punktów nam postawił i gdzieś tam w którejś kolejności było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, parkowanie. A tutaj teraz z tych 9 miesięcy, gdzieś tutaj mam interwencję, zaraz powiem, wykroczenia, na 14 tam znowu i pół tysiąca potwierdzonych wykroczeń, 11 tysięcy to są wykroczenia porządkowe, ogólnie rzecz rozumiano, a 3 800, 4 000 to są wykroczenia komunikacyjne. Już nie ma tutaj fotoradarów, bo od stycznia fotoradarów nie używamy.
W związku z tym te 4 tysiące to jest tylko taka statystyka samochodów źle zaparkowanych, bo my nie mamy uprawnień znowu do przeładowanych tam, czy braku oświetlenia. W związku z tym tylko zaparkowane. Ale ona te 11 tysięcy porządkowych, 4 tysiące komunikacyjnych rozmija się z oczekiwaniami. To jest kwestia, jak ja zadaniuję strażników, tak? Bo jak im powiem, że mają zdecydowani zająć się kierowcami źle parkującymi, to ta statystyka będzie odwrotna. Kolejny chcę panu prezydentowi wydzielić, dlatego, że proszę państwa, nie ma tych spotkań osiedlowych. Co to za demokracja? Demokracja wymaga uczestnictwa, aktywności, wtedy możemy mówić o demokracji. A tak społeczeństwo przychodzi i z panem komendantem ze Strażą Miejską musimy poruszać inne sprawy. Chcę poruszyć mianowicie problem, proszę państwa, nie wiem czy się z tym zgodzicie, pojemników na wywożenie śmieci, nieczystości mówiąc ładnie. Te pojemniki właściwie to nie są przystosowane do śmieci. Proszę to zapisać i gdzieś przekazać. I odpady głównie w tym. Ponieważ nie można te klapy, nazwijmy to, są bardzo ciężkie. Jeżeli człowiek idzie, to nie jest ciężko unieść, drugą ręką zsypać te odpady do tego pojemnika. Myślał ktoś nad tym, żeby człowiek miał wygodniej, znowu nikt nie myślał. Ale jest jeszcze inna sytuacja, stoją koło mnie dwa małe pojemniki, że jak to się nazywa pani kierowniku? No właśnie. To są rzucane te odpady bez żadnych woreczków, bez niczego. Powinny. Proszę pana, proponuję zajrzeć w lato, jakieś ciepło, co tam się dzieje. Tam jest strach otworzyć. Po prostu jest to strach otworzyć. Proszę mi wierzyć, ja wiele krajów przyjechałem w Europie, ale nigdzie takiego czegoś nie widziałem. W takiej sytuacji, jak tu jest u nas, to aż się prosi, żeby to zmienić natychmiast. To nie może być. Raz, że zapachy są. Tam jest tyle robactwa. Człowiek otworzy, coś ukończy, to jeszcze mniejsza bieda może. Co zawsze między. Wczoraj ten sam problem w Miszku został poruszony właśnie. Ale to jest poważny problem. Że ta klapa, jak widziałem wczoraj, bo po spotkaniu z panem tam pojechałem na ulicę Pocztową, tam jeszcze w ogóle jest tak zrobione, że jakieś trudność w ogóle ze zdjęciem tego, tam wysoki taki jest jakiś podest, nie można specjalnie zjechać. Teraz pan mówi, no tak teraz popada śnieg, przyjdzie tutaj ktoś, jakaś osoba starsza i tam stoi, ale tam stoi taki, ale ja do czegoś innego chciałem powiedzieć, bo pan mówi o tych małych, a tam stoi na bio taki 1100. 100 klapo, 100 wielko klapo, nie, tam też jest tak sam operator, co tutaj u was. Mniszek, rządzi lotnictwa. I tam to dużo klapy, no bo teraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nie wolno panu tam wrzucić tych odpadów z workiem, tak? Czyli musi pan najpierw tę klapę wielko otworzyć, wytrzepać i z powrotem tak. Przy tym mniejszym jest trochę łatwiej, bo on jest niższy, ale ile tych mniejszych trzeba, nie? Nie może. Powinien się zainteresować tym, jakie te pojemniki będą. Czy to będą służyć człowiekowi? Czy będzie mu wygodnie, czy nie? Natomiast nie arbitralnie, ktoś tam dobrze, ten wygrywa, nie produkuje. I właśnie to jest nasza kochana Polska. No tak to wygląda, proszę państwa. Człowiekiem się nikt nie interesuje, co on będzie tam przy tym robił dalej. Czy będzie się męczył, czy będzie mu lekko, czy ciężko. Ważne, co nie ma, bo jest pojemnik. Ale jak on funkcjonuje, kogo to obchodzi? No zastanówmy się nad tym, kogo to obchodzi. Męczymy się już ileś, będziemy się jeszcze męczyć. Myślę, że się męczymy już samą segregacją, bo to jest tyle segregowanie nieczystości, bo to jest zupełnie coś nowego u nas powstało. I będzie pan kierownik tam dostawał zdjęć coraz więcej, więcej, z których nic nie wynika. Oni tam udają, że pracują, pan kierownik też musi jeszcze zamiast się naszymi sprawami. Do takiej osoby, która została sfotografowana, że podjechała pod jakikolwiek pojemnik, na jakimkolwiek osiedlu i tam coś wrzuca, no to nasze działanie w ten sposób wygląda.
mamy numer rejestracyjny, ustalamy właściciela, bo ludzie dzwonią, bo podjechał CGR, CSW, tak? A później się okazuje, że sama rejestracja wszystkiego nie wyjaśnia, bo on na osiedlu wynajmuje mieszkanie. Ma podpisaną umowę, faktycznie jest ze świecia, ale ma podpisaną umowę. W związku z tym wrzuca. Ale mamy inne sytuacje, a często właśnie nie te obce rejestracje, a nasze rejestracje CG, i to są często śmieci z domków jednorodzinnych, którzy nie złożyli deklaracji, czyli nie ponoszą opłaty i wtedy wrzucają taki worek. Tak? No tam jak dwóch ludzi mieszka, to obojętnie, czy mieszka w mieszkaniu, czy mieszka w dużym domu, to nic więcej tych śmieci nie ma, bo dwóch ludzi jest dwóch ludzi. I wtedy my wyciągamy konsekwencje w stosunku do nich, muszą złożyć deklarację, a jak już ma na tym podwórku ten pojemnik i płaci za ten pojemnik te tam 30 zł, to on nie przyjedzie tutaj do jakiegokolwiek innego pojemnika. W całym mieście, czyli Spichrzowa, Reja i Tkacka Kościelna, tam jak z urzędu się w lewo wyjeżdża, na końcu jest taki punkt tego, no nijak nie szło opanować tam śmieci. Cały czas full, cały czas pełno, już nie mówiąc o gabarytach typu wersalki tam i to wszyscy mają z tym problem, ale zrobili ci pracownicy, którzy tam wywożą taką analizę tych śmieci, porobili tych zdjęć, zrobili analizę. No okazało się, że te śmieci są z którejś z knajpy, która jest na rynku, albo z kilku knajp, która jest na rynku. No i udało się ustalić faktycznie dwie... Panie komendancie, ja przepraszam, autobusowego obok targowiska. A tu tak, tam koczują właśnie, że bezdomni, tam jest tapcza, wszystko, Boże, co tam nanosili, to się sama się zdziwiłem. To zlikwidujemy. No, żeby to tak właśnie... Codziennie najpierw czterech, później trzech, ale niestety się tak dobrze sprawowali, że wyszli do cywila. I teraz wystąpiliśmy o osoby bezrobotne z Urzędu Pracy. No, trafiliśmy w najgorszy możliwy moment, no bo mało kto chce pracować, że tak powiem. No, szukaliśmy, no i od jutra przychodzą. Udało się rzutem na taśmie znaleźć w Urzędzie Pracy osoby, mężczyzn dwóch, którzy by to pracowali. I my mamy taką tam umowę z MZK, MZK wywozi te śmieci na rzecz miasta. Jak mamy takie sygnały, a w tej chwili już mamy na Królewska, tam gdzie jest plac zabaw w kierunku do Biedronki, tam jest taka wierzba pod wierzbą, takie coś się zrobiło. Na Karabinierów 37, pani dzisiaj mówi tutaj o kolejnym takim. Tak. I weźmiemy to, wywieziemy, posprzątamy to i wywieziemy na pewno, z tego miejsca też wywieziemy. Jak rozumiem, ogródki działkowe, które są na PDR-ach dawnych, tak? Czyli tam rząd... W granicach, znaczy jeden nie jest tylko w granicach miasta, a... No to też, prawda? No właśnie tak. Natomiast no, przez całe lato absolutnie żadnego strażnika nikt z nas tam nie widział, więc mam pytanie, czy w ogóle tam patrole bywają? A przynajmniej czy mają bywać, bo z kolei ze spotkań, które są z prezesami ogrodów działkowych, no to relację mam taką, że miał się tam pokazywać i ekopatrol i właśnie dzielnicowi mieli się pokazywać. No, spotkanie było jesienią ubiegłego roku. Do wczoraj, dziś nie byłam rzeczywiście na działce, natomiast do wczoraj nikt nie widział nikogo ze Straży Miejskiej. Mówię uczciwie. Omijamy miejsca, w których nie mamy interwencji. Tak zresztą w policji też jest taki system, nie chciałbym się tłumaczyć policjantami, tylko mówię, że jest taki system dyslokacji służb, który polega na tej interwencyjności, bo jeżeli mamy gdzieś tam dużo tych interwencji, no to codziennie patrol jest tam kierowany. Jeżeli nie mamy gdzieś interwencji, to nie mamy. W tej chwili znowu jest taki okres, pani jako działkowiec to wie, no, że w tej chwili znowu się tam nasiliły kradzieże na terenie ogrodów działkowych. Bo to jest teraz i zaraz na szybko wiosnę, bo teraz jeszcze nie wszyscy wszystko zdążyli wywieźć, a już nie ma ludzi na tych działkach, nie? Tam sporadycznie może ktoś w sobotę przyjedzie, czy w niedzielę, zobaczyć co z jego domkiem.
a później w kwietniu to ludzie zaczynają z tych piwnic, garaży znowu coś tam przywozić, a to kosiarka, a to kabel, a to coś i znowu nie wiem co, i wtedy to jest taka pożywka dla tych. Ale dobrze, jak jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to my wspólnie, ale powiem jeszcze raz, to my wspólnie, znowu, bo impreza jest, na każdą imprezę masową, która jest w mieście organizowana, powstaje plan zabezpieczenia tej imprezy. I wtedy są patrole nasze, są patrole policyjne i razem. I my, tak jak mamy przy procesjach, jak jest procesja i jak jest Wielka Orkiestra, to nam jest przypisane Szczemięcin, Rządz, Niszek. Wszystkie stacje, tak? Policja ma lotnisko, Stare Miasto, coś. I wtedy jak jest Wielka Orkiestra, ona tutaj praktycznie 20 godzin funkcjonuje, no to 20 godzin jest tutaj patrol, bo musi być. Wtedy mi się widzi. Teraz jak powiem, to was pewnie rozśmieszę, ale jest... Okay, a dzisiaj nawet zauważyłam. Jest sytuacja taka. Jak pierwszy raz lochy zrzuciły małe i one tam trochę podrosły, no to zaczęły chodzić na Szczemięcinie, bo tutaj u was się dopiero pokazały teraz na jesień. Od miesiąca tam tak się zaktywizowały, szczególnie tam na tym placu zabaw, tam czternastka czy dziesiątka tam okopały się. I teraz tak, cały miesiąc na Szczemięcinie wychodziły lochy z małymi w jednym miejscu. Wychodziły w tym miejscu tylko dlatego, że one przypływały z drugiej strony Wisły. I to żeśmy też na monitoringu zaznaczyli. Normalnie przepływały, skarpa, wchodziły do góry, ryły tam garaże, tam te wszystkie te i z powrotem. I teraz naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa zarządził odłów. Znaleźliśmy nadleśnictwo Dąbrowa. Niedaleko. Przyjmą każdego jednego dzika, oni mają tam dużo myśliwych, dewizowych, tam strzelają, nie ma problemu, przyjmą. Samochody, my, policjanci, leśniczy, weterynarz, środki do usypiania, przez 3 dni nie przyszły. Dostały cynk. Ktoś doniósł. Teraz jest znowu wszystko przygotowane, jest znowu wszystko pod telefonem po tych tutaj akcjach, między innymi u was, bo tu w tych miejscach, w których one się teraz pokazały, to one nigdy nie były. Tak. Nigdy nie były. A jak mówią myśliwi, którzy się znają, no to dzik przychodzi w te miejsca, które zna sam albo genetycznie, czyli tam po matce, powiedzmy tak na to. No i teraz są dwie akcje organizowane. Jedna jest grupa pod paro, jak się pokażą, to jest w stanie uśpić to i wywieźć wszystko. A druga grupa, drugie działanie, które jest robione, to nad Wisło jest wysypywana w 3 miejscach karma i chcemy je wyprowadzić do Szynyka. Bo ostatnie takie zgrupowanie dzików, dwie takie watachy spały tutaj jak schodami na dół, tymi drewnianymi się schodzi tam do tej przepompowni, to w tych tam szuwarach po prawej stronie to się tak nadaje do tego, nie? Bo tam później te rozlewiska, są te bagna, takie tam różne. No i czekamy, żeby... I dopóki one się nie przestawią na bytowanie takie w lesie typowe, zimowe, no to przyjdą tu. W konsekwencji psy zdechły, czy zostały uśpione przez weterynarza. To też pewnie wina znowu właścicieli psa, bo te psy musiały być luzem, bo gdyby był na smyczy, to by mu się nic nie stało. A jak biegał i doskoczył do małych, locha broniąc małe zaatakowała, po prostu... Nie, nie, nie.